Dobry wieczór. No przede wszystkim jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa w tym spotkaniu. Spodziewaliśmy się, że może to być trudny mecz i fazami taki był, natomiast jestem zadowolony z postawy zespołu, z tego jak graliśmy agresywnie, jak rozwiązywaliśmy akcje zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Jedyne, o co mogę mieć pretensje do drużyny, to o skuteczność, bo w drugiej połowie ten mecz się otworzył. Można było o wiele wcześniej zdobyć przynajmniej trzecią bramkę. Tak się nie stało, ale tak jak powiedziałem, no ostatnio dość w takich dziwnych okolicznościach zremisowaliśmy z Widzewem. Zespół po ostatnich porażkach wtedy dobrze zareagował, a dzisiaj potwierdziliśmy, że wchodzimy na właściwe tory i potrafimy dobrze grać w piłkę, jak również potrafimy umiejętnie bronić się, kiedy przeciwnik tą piłkę posiada. Także tyle o tym spotkaniu. Dziękuję. Poprosimy o pytania. Przypominamy o zgłoszeniu chęci zadania pytania poprzez podniesienie ręki. Krzysztof Sylicki, Telewizja To Ja. Panie trenerze, pytanie o stałe fragmenty gry, bo z tego padły dwie bramki, a trener Piotr Stokowiec, który trochę w Lubinie też przesiedział, mówił, że wie, że zna, że w Zagłębie to stałe fragmenty. No i dzisiaj te stałe fragmenty, mimo że każdy wiedział i się pewnie spodziewał, to te bramki macie. Jak to się stało, panie trenerze? Po co, no można wiele wiedzieć, ale później sytuacje rozwiązują ludzie, tak? Ten, który uderza i ci, którzy nabiegają. Idealny złapaliśmy, jak to się mówi w slangu piłkarskim, timing i te dwie bramki zdobyliśmy ze stałych fragmentów, a nie zdobyliśmy z gry, gdzie z tej gry no, naprawdę mieliśmy bardzo dobre okazje.